Filozofia to coś więcej niż nudne gadanie. Ba, to gadanie nadzwyczaj ciekawe, gdy podejść do tego kreatywnie i nieszablonowo. O tym przekonać mogliśmy się 15 listopada w Światowy Dzień Filozofii. Po pierwsze, filozofia ujęta sposobem. Manifest filozoficzny jest takim naszym zachęceniem Opolan do tego, żeby zainteresować się filozofią i żeby spojrzeć na filozofię trochę mniej stereotypowo, prawda? Bo my czasem myślimy, że filozofia zajmuje się czymś, co jest absolutnie nieżyciowe, albo że to są tylko wywody jakichś filozofów, którzy już dawno nie żyją. Happening. Kolorowe balony oraz inspirujące sentencje. Einstein, znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić. Po drugie, cenne i kreatywne myśli studenta. Człowiek uczy się najbardziej efektywnie wtedy, kiedy nauka sprawia mu radość. I to chcemy też promować, tak? Filozofia może być radosna, nie musi być nudna. Po trzecie, znany dramaturg jako filozof. Filozofię rozumuje się bardzo naukowo, to znaczy filozof to jest człowiek, który uprawia nauki filozoficzne. W takim znaczeniu oczywiście Gombrowicz filozofem nie był, ale Gombrowicz był filozofem w znaczeniu właśnie literackim, artystycznym. Po czwarte, gra filozoficzna. Odnaleźliśmy niektóre z postaci tego wirtualnego świata. Jestem programem modelującym. Moją główną funkcją jest umożliwienie zmiany tożsamości graczom. Otrzymują oni ode mnie specjalne zezwolenie na sesję modelującą. Moja postać generalnie, tak jak i większość postaci w tej grze, jakby je określić, jesteśmy programami w świecie wirtualnym. Tak? I gracze będą stopniowo przez interakcje z nami dochodzić do tego, kim właściwie jesteśmy, do czego służymy i jakoś tam wykorzystywać te interakcje, informacje zebrane w czasie gry, żeby rozwiązać zagadkę bądź też wykonać zadanie. Nie trzeba wkuwać biografii Platona, Sokratesa czy innych mędrców, by kształtować w sobie krytyczne myślenie. Jednak filozoficznie warto odkrywać w sobie nieograniczone możliwości do rozwoju.